Chociaż spotkałem się też z opinią, że po co to głupi piszesz, co to będzie czytał. Myślę, że jednak ktoś kiedyś przeczyta. I najstarszy klub, jaki funkcjonuje, to jest właśnie Zatorzanka Zator. Woził pierwsze krowy, a jak mieliśmy wyjazd, to mył ten samochód, to był star, chyba 28, no i wymył tego stara, ławki włożył i jaliśmy pod plandeką na mecze. Co i kupiliśmy 10 par butów, żeby było wyjść na boisko, a to wiosenny styl tego. Nawet małżonka trochę dudrała. Był taki kibic, co lubił śmiechy robić i tego, to on tam nawet potrafił jechać na mecz z oponą nie powietrzem napompowanym i no nabite siany. Zaproponowano, czy bym czasami nie chciał w ruchu orzów grać. No, dla mnie to było coś niesamowitego, no bo jak można nie czyć, jak człowiek całe życie, moje krótkie życie, ale chciałem grać wysoko. Został nam wylosowany zespół z Raków Częstochowa. No i ten mecz został przegrany wysoko. Wszyscy wiedzą. Bardzo pomagał, a sędzia tego nie widział. Po prostu podchodził bardzo blisko i z tyłu go w pudupki szczypał. Rozmawiali z tobą i grał. I grasz teraz w Wiśle. Tak. Przyjechali, byli zadowoleni z mojej gry. Potem wzięli mnie na takie niebieskie. Angażują, może nie wszyscy, no ale się angażują. Nie można na ma warunki, młodzież ma takie warunki, że tylko chcieć, trenować i grać. Starsi naszego klubu LKS Zatorzanka Zator zdobyli pierwsze miejsce w lidze okręgowej trampkarzy starszych Małopolski Zachodniej. Drużynę Zatorzanki. Wielkie brawa! Literka S! Literka K! Literka S! Literka S!